Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę pod niebo Centopii się wznieść. Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedy ściemnia się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz leć. Z Yuko, z Mo i ze mną leć. Tak, więc ze mną leć i będziesz wolna tak jak ptak. Tam jest Mia, tutaj ja. Mia i ja. Odnowienie. Gotowa na test z matmy? Jeśli gotowa, znaczy spanikowana, bo zupełnie nic z tego nie rozumiem. To owszem, jestem gotowa. Ja się nigdy nie nauczę. Co grozi za opuszczenie testu? Zaraz. Wolisz uciec niż się nauczyć? Ja tylko mam inne sprawy na głowie. Lepiej się nie oglądaj, panna idealna tutaj idzie. Muszę się gdzieś schować. Czemu? Proszę. Mam pomysł. Dawno temu mieszkał tu opiekun obiektów sportowych. Wszyscy zapomnieli o tym miejscu, więc ja je zasiedliłem. Zasiedliłeś? To są twoje rzeczy? Tak, znoszę je od jakiegoś czasu. Nikt tu nigdy nie zagląda. Serio? Nigdy? Nigdy. Czuj się wyróżniona. To jak wycieczka po twoim mózgu. Widziałem, jak wpatrywałaś się w swoją księgę. Co w niej jest takiego ważnego? Wow, tego nie było. Jak to działa? Długo by gadać. Podaj mi to CD. Nie wiem, o co chodzi, ale to robi wrażenie. Vincent, wiem, że jestem tu gościem, ale chcę cię prosić o wielką przysługę. Mógłbyś wyjść? Wyjść? W samotności lepiej myślę. Czekaj, co ty masz zamiar? Vincent, proszę. Podaj hasło. Co było jedno, wiele się zmieni, tylko wytrwali są niezwyciężeni. Też tęskniłam. Od dawna próbujesz je zerwać? O! Trafiłam na jakąś uroczystość? Muszę to zobaczyć. Idziesz ze mną? Dobra, rozumiem, jesteś zajęta. Wrócę do ciebie po imprezie. Prowadź mnie do Yuko. Halo, tutaj jestem. Rozglądasz się czasem? Rozglądałam się, ale wtopiłaś się w tłum. Skoro mowa o tłumie, co się tu dzieje? Urządziliśmy wspaniałą paradę na cześć. Patrz, tam jest nasz bohater. O nie, wy jesteście bohaterami. Nie, to wy, prawdziwi bohaterowie. Fadl! Mia, dasz wiarę? To dlatego, że zrobiłem to! Dziś elfy świętują na cześć nowego bohatera. Zaiste niezwykłego bohatera. To właśnie dzięki naszemu bohaterowi udało się powstrzymać nikczemną Panteę. Już niedługo wygnamy ją z Centopii na zawsze. Elficcy przyjaciele, przed wami Trumptus! Dziękuję, dziękuję! Trumptus będzie zajmował honorowe miejsce w pałacu. No, zróbcie z niego użytek. Siedząc tu nie ocalimy jednorożców. Ej, ty go miałeś wczoraj! Jestem księciem, ja go wezmę! Aha! Nie! Przestańcie! Co było jedno, wiele się zmieni. Tak powiedziała wyrocznia. Fadl, dlaczego jest jeden Trumptus? Można zrobić więcej. Jedno, wiele się zmieni. Damy każdemu elfowi po Trumptusie. I jeszcze, tylko wytrwali są niezwyciężeni. Jeśli nie odpuścimy, Pantea nie będzie miała szans. Doskonale. Fadl, zacznij pracę nad Trumptami. Zrób tego więcej. Natychmiast. Tak jest. Już biorę się do pracy. Robi się. Będzie więcej. Od wielu dni nie przyniosłaś mi świeżego rogu jednorożca i zrzucasz winę na jakiś flet? Puzon? Tubę? Na Trumptusa, pani. On dziesiątkuje moją, twoją armię. Brednie! Twierdzisz, że jednorożce regularnie pasą się w tej dolinie. Więc dlaczego jesteś tutaj, a nie tam? Próbując je schwytać? Doliny nie można zaatakować z powietrza. Będzie nas widać z pałacu elfów. Nie zdołamy dotrzeć na miejsce. Można wybrać się pieszo. Tak, pani. Więc na co czekacie? I już się robi, co tylko rozkażesz. O, nie poddajesz się, jeśli ci na czymś zależy. Mia! Pośpiesz się! No to smacznego. Do zobaczenia! Jednorożce są tutaj. Mniej więcej tuzin. A mankulusy nadchodzą tędy, ze wschodu. Tym razem lądem, kryją się pod drzewami. Prawie w nie wlecieliśmy, wracając ze zwiadów. Dobrze, że Yuko je wypatrzyła. Mia mogłaby ostrzec jednorożcy. Posłuchają jej. Chętnie pomogę. To nic nie da. Trudno stamtąd uciec. Są jak w pułapce. Całe szczęście zatem, że mamy Trumptusa. Gdzie on jest? Trzeba go odnaleźć. Ten, kto go zabrał, musiał być bardzo niski. Fadl? Szybko! Znajdziemy go! Nie widziałaś go? Nie, miał zrobić więcej Trumptusów. W warsztacie go nie ma! Na dziedzińcu też nie! Książę Mo, ty i Yuko wracajcie do doliny i obserwujcie mankulusy. Lecimy! Mia, musisz znaleźć Fadla i to jak najszybciej. Tym jednorożcom zostało już niewiele czasu. Fadl! Fadl! Fadl? Fadl? Fadl! O, cześć! Liczę kłaczki na kolanie, tak. No, wszystko jest w porządku. No dobra, koniec przerwy. Wracam do pracy. Nie, teraz nie ma na to czasu. Zanieś do sali tronowej wszystkie trumptusy, jakie zrobiłeś. Co teraz? I to wszystkie? Tak, to bardzo ważne. Problem w tym, że chyba nie dam rady ich unieść. Pomogę ci. Ile ich jest? Niech no policzę. 2 w pamięci daje... 0. Nie ma ani jednego. Nie szkodzi. No to daj oryginał. Z tym też jest pewien problem. To jest Trumptus? Co się z nim stało? Nie wiem, jak go zrobiłem, więc go rozebrałem. Niektóre z tych części są po prostu nie do podrobienia. Nigdy nie uda mi się zrobić ich więcej. To ta zła wiadomość. Co było jedno, wiele się zmieni. Nie sądzę, że chodzi o wiele części. Musisz je złożyć w całość. Mam też gorszą wiadomość. Nie mam pojęcia jak. Co? Musisz mieć plan, albo schemat, albo cokolwiek. No tak! Mój schemat! Zostawiłem go w lesie. Jest w moim drzewie do myślenia. Musimy po niego pójść. Mankulusy niedługo dotrą do jednorożców. Nie ma czasu do stracenia. Au! Idźcie naprzód! Idźcie naprzód! Dopadniemy jednorożce przed zachodem słońca. Dalej naprzód, mankulusy! Ile bym dał za to, żeby mieć teraz Trumptusa? Zapomniałeś, gdzie jest drzewo do myślenia? Rozejrzyj się, przecież wszystkie wyglądają tak samo. A nie mieszkałeś kiedyś w tych drzewach? Nie, no co ty. Przychodziłem tu, kiedy chciałem pomyśleć. Czyli no wiesz, prawie nigdy. Ale moje drzewo było wysokie, drewniane i miało liście. Świetnie to ujęłaś. Co ona powiedziała? Coś o mnie? Nie, to bez sensu. Tutaj rosną setki drzew. Nigdy nie znajdziemy tego schematu. Dobra, plan jest taki. Schowam się w dziurze, a ty nie mów nikomu, gdzie ona jest. Powiedzmy królowi, że Trumptus przepadł. Jak to powiedzmy? Ja mu nic nie powiem. Muszę wykopać sobie dziurę. Ej! Liria, idziesz z nami? Dobrze. Jak sobie życzysz? Przepadł? Jak to przepadł? No, niezupełnie przepadł. Nie, wcale nie przepadł. Mam go ze sobą, o tu. I tu. I częściowo tu. Już po nas. Ojej. Próbowaliśmy go złożyć, ale to zbyt skomplikowane. To ja zapadnę się pod ziemię, jeśli wolno. Książę Mo, potrafisz określić siły mankulusów? Przeważające. Nie zdołamy ich odeprzeć. Jednorożce mają niewielkie szanse na ocalenie. Chodź, Mo. Na pewno można je uratować. Mo? Wybacz, ojcze. Ktoś musi pomóc tym jednorożcom. Powstrzymajcie ich! Są tacy, którzy w obliczu trudności tracą nadzieję. I tacy jak Mo i Yuko, których nadzieja nigdy nie opuszcza. Jak myślisz, dzięki którym świat nie rozpada się na kawałki? Tylko wytrwali są niezwyciężeni. Trzeba jeszcze raz obejrzeć te części. Fadl? Fadl, stój! Wiesz co, żałuję, że w ogóle wynalazłem tę rzecz. Nie wolno nam się poddać. Yuko i Mo nas potrzebują. To za trudne. Nie uda nam się. Fadl, powiedz, jak długo pracowałeś nad Trumptusem? Lata. Na początku był małym fletem. Ale się nie poddałeś, tak? Próbowałeś, aż stał się doskonały. Czego dzięki niemu dokonałeś? Ocaliłeś Centopię. Zorganizowano paradę, by docenić to, co zrobiłeś. Było naprawdę odjazdowo. A teraz Yuko i Mo i wszystkie jednorożce liczą, że się nie poddamy. Co robić? Bez schematu nie dojdę do tego, jak poskładać części. Liria? Mój schemat! Znalazłaś go! Co powiedziała? Że łatwo się nie poddaje. Trumptus jest przecież tej wielkości. Dlaczego plany zajmują aż tyle miejsca? O, to bardzo skomplikowany instrument muzyczny. Wiesz, ile badań nad nim przeprowadziłem? No ile? 0. Gdybym prowadził badania, może to coś miałoby sens. Dobra, od początku. Co to takiego? Nagryzmolona wiewiórka. Lubię gryzmolić podczas pracy. Wiewiórki też lubię. O rety, to aż takie trudne? Zdaj się na mistrza. Parada była na twoją cześć? Chyba raczej nie. Ech, co jest? No właśnie. Mówiłem ci, że się nie da. Dlaczego nie słuchałaś, a? Chwileczkę. To wygląda jak to. A to powinno pasować do tego. Tak, zgadza się. Hej! Niezły początek. To ma być z boku. Tak. To wkręca się tu. To do tego. Jeśli to pasuje tutaj, to pasuje. Ten kawałek tam. A co z tym? Czekaj, jeszcze jeden. Masz rację. Patrz, miałam rację. Świetnie nam idzie. Musimy je ostrzec. Nie, tylko się przestraszą i pobiegną w stronę Mankulusów. Musimy działać z zaskoczenia. Myślisz, że jest jakaś nadzieja? Niewielka. Super, przynajmniej w tym się zgadzamy. Ciii, zbliżają się. Nie zauważyły nas. Ruszajmy. Jeszcze nie. Niech podejdą bliżej. Przygotować się. Na mój znak. No już. Stać! 3, 2, 1... Teraz! O, świetnie! Czy te wścibskie elfy zawsze muszą wchodzić mi w drogę? On naprawdę działa! A wy dokąd? Nie pozwoliłam wam się wycofywać! Odwrót! Odwrót! Tak! Tak! Udało się! Poszło fantastycznie. Ale fajnie byłoby mieć więcej trumptusów, nie? Jak go jeszcze raz rozłożę, dojdę do tego, jak on działa. Nie, ten jeden raz wystarczył. O, coś jest nie tak. Ja naprawię! Nie trzeba. Zdaje się, że po prostu nie kontaktuje. Specjalizuję się w niekontaktowaniu. Mam to na co dzień. Poczekajmy chwileczkę. Może sama się naprawi? Samo nic się nie naprawia. Tu potrzeba mistrza. O, na razie, Fadl. Pożegnaj ode mnie Yuko i Mo. O rety, co się dzieje? Słaba bateria? Kurczę. Wróciłam. Skąd? Znaczy, skończyłam. Skończyłam. O mnie mówią, że jestem dziwny, ale ty mnie przebijasz. Co tam robiłaś? Nie gniewaj się, że cię wyprosiłam. Zawsze tak będziesz robić? Nie jesteś zły? Mogę tu wpadać? Kiedy chcesz, tylko szanuj mój bałagan. Mogę się tu uczyć? No wiesz, matmy. Chciałaś opuścić test. Tak, ale może jednak warto spróbować. Lubisz się uczyć? Przyda mi się pomoc. No to... Wstąp do mojego mózgu. Twój mózg wymaga odnowienia. Przydałyby się zasłony. Że co? Odświeżacz powietrza i jakieś kwiaty. No nie, teraz przegięłaś. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletunu Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pontek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osentowski. Oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska-Zduń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.